Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu jesteśmy w temacie redukcji na keto. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, jakie węglowodany i w jakich ilościach warto spożywać, a jakie niekoniecznie, jeżeli chcemy efektywnie chudnąć na keto redukcji. Zapraszam. Moi drodzy, myślę, że część z Was wie, że niedawno była premiera mojego nowego kursu Schudnij na Keto i między innymi dlatego, ale też dlatego, że zbliżają się wakacje i dużo osób o to pyta, cały czas jesteśmy w temacie odchudzania, jeżeli jesteśmy na keto. Jeszcze dosłownie przez kilka godzin mój kurs jest w 50% promocji. Także jeżeli interesujecie się tym tematem, to wszystkie szczegóły, to jak on dokładnie wygląda, w opisie filmu macie link i możecie sobie zobaczyć. A ja bardzo chciałam podziękować tym z Was, którzy już do mojego kursu dołączyli, bo praktycznie w pierwszym tygodniu to było ponad 100 osób i już dostaję od Was komentarze, maile, że jesteście z tego bardzo zadowoleni, że już widzicie jakieś efekty, dzielicie się przepisami z kursu, z których korzystacie, rzucacie zdjęcia na Instagrama, także bardzo, bardzo się cieszę i naprawdę jestem Wam wdzięczna za to, jakby jak odebraliście ten kurs i że widzicie w nim właśnie wartość i że on Wam służy, tym bardziej, że to, na czym mi zależało i to, co zauważyliście, to, że mimo tego, że jest to kurs online, to jednak staram się nawiązać z Wami taką relację przez tą kamerę, żebyście się czuli, jakbyście siedzieli u mnie w gabinecie, że jest to dopasowane indywidualnie i możecie to po prostu dobrać do siebie. No i że jest tam właśnie bardzo dużo innych tematów związanych z psychodietetyką, z hormonami, z poprawą metabolizmu, wszystkie te rzeczy, które są istotne, a mało się wciąż, mam wrażenie, o nich mówi pod kątem właśnie skutecznego odchudzania. Także ja Wam bardzo dziękuję, natomiast przechodzimy już do tematu, czyli do węglowodanów na ketoredukcji. Zacznijmy sobie od tego, ile tych węglowodanów powinniśmy spożywać. U mnie w kursie przepisy są zrobione w większości na około 10% węglowodanów netto. Będziemy mówić o błonniku, który zwiększamy przy odchudzaniu, więc nie mówimy o węglowodanach brutto razem z błonnikiem, tylko musimy sobie ten błonnik odjąć. 10% dlatego, że jeżeli bardzo długo byliśmy na niższym poziomie, czyli w okolicach 5% węglowodanów, a niektórzy nawet schodzą niżej na ketoadaptacji, to jak pokazują badania, szczególnie u kobiet, które już od dłuższego czasu mają problem z wagą, są też problemy hormonalne. A do prawidłowego funkcjonowania hormonów zazwyczaj w dłuższej perspektywie sprawdza się większa ilość węglowodanów. Ja nie mówię o takich ilościach, wiecie, jak na high carbie, na takim normalnym żywieniu wysokowęglowodanowym, ale jednak właśnie bardziej w okolicach 50 gramów niż na przykład 20. Dlatego też to zwiększenie. Natomiast jeżeli jeszcze wciąż masz problemy z gospodarką cukrową, dotyczy Cię problem cukrzycy, insulinooporności i tego typu rzeczy i widzisz u siebie te wysokie poziomy glukozy we krwi, no to wtedy rzeczywiście możesz jeszcze zostać przy tych 5% węglowodanów, jeżeli chodzi o nasze makro. Natomiast jak to wygląda ilościowo? Z mojego doświadczenia w okolicach 30-40 gramów węglowodanów netto na dzień. Natomiast to może być znacznie więcej brutto, tak? Zaraz będziemy mówić o błonniku. Ale jeżeli na przykład jesteś osobą trenującą bardzo intensywnie, jesteś sportowcem, to rzeczywiście u niektórych sprawdza się, szczególnie do budowania masy mięśniowej, zwiększenie tych węglowodanów okołotreningowo, więc te ilości mogą być znacznie większe i szerzej o tym też mówię w kursie. Natomiast przyjmijmy, że w okolicach 40 gramów węglowodanów, 10% podaży całodniowej, to są właśnie takie ilości, które powinny sprzyjać naszej redukcji. Jakie produkty powinniśmy jeść? A może najpierw zacznijmy od tego, jakich powinniśmy unikać. Na redukcji raczej powinniśmy unikać fruktozy. I nie mówię tutaj o wszystkich owocach, bo tak się może to niektórym kojarzyć, ale rzeczywiście te owoce wysokofruktozowe nie będą najlepszym rozwiązaniem, ale też jakieś produkty, które mogą być dosładzane tą fruktozą.
Dlatego, że fruktoza sprzyja rozwinięciu insulinooporności, no a wysoka insulina równa się brak efektów, jeżeli chodzi o odchudzanie. Było nawet takie badanie w 2009 roku, kiedy osoby zdrowe dano im taką dietę, która w ponad 20% ta kaloryczność była właśnie z fruktozy. I słuchajcie, w ciągu 8 tygodni u tych osób rozwinął się stan przedcukrzycowy. U zdrowych osób wcześniej. Także naprawdę ta fruktoza nie będzie nam tutaj służyć. I o tym warto pamiętać, że w ten sposób raczej nie ładujemy tych węglowodanów. Słodziki, nawet te tak zwane keto friendly, też nie będą najlepszą opcją. Dlatego, że po pierwsze, u niektórych osób znowu mogą pobudzać insulinę, i też u większości osób jednak pobudzają apetyt. Jeżeli czujesz, że na przykład, nie wiem, dla Ciebie stevia to jest żaden problem i chcesz sobie ją od czasu do czasu dodać, okej. Natomiast jakby, no warto się nad tym zastanowić i na przykład u mnie w przepisach praktycznie no, nie ma żadnych słodzików na ten okres keto redukcji. Przejdźmy teraz do tego, jakie źródła węglowodanów będą dobre w takim razie. Na pewno ja stosuję bardzo dużo zieleniny, jeżeli oczywiście ktoś się lubi, bo jeżeli jej nie lubimy, to też nie chodzi o to, żeby się katować i żeby Ci to nie smakowało, bo to też nie będzie dobre pod kątem redukcji wagi. Natomiast szpinak jest zieleniną i jeżeli tylko go lubisz, to warto go dodać jeszcze z innego powodu, nie tylko z tego powodu błonnika, ale jest on też fajnym źródłem betainy. A jak pokazują badania laboratoryjne, betaina ma w sobie, trudna nazwa, fitoegdysteroidy. I te fitoegdysteroidy są odpowiedzialne za zwiększenie przyrostu masy mięśniowej, plus na ketoredukcji i są odpowiedzialne za metabolizm glukozy lepszy. Kolejny duży plus na ketoredukcji. Także jak najbardziej właśnie szpinak będzie fajny, ale w ogóle wszystkie warzywa liściaste. Zresztą źródłem betainy są też źródła białka, o których tutaj w tym filmie nie mówimy, ale jest to m.in. właśnie cielęcina, krewetki, wołowina czy indyk. Także to są też te źródła białka, które warto sobie oczywiście wprowadzać. Przejdźmy jeszcze do tego błonnika, o którym już mówiłam, bo ja uważam, że na redukcji warto, żeby on oscylował w okolicach 30 gramów, więc zobaczcie, dodając na przykład do tych 40 gramów węglowodanów netto ten 30 gramów błonnika, to wychodzi nam aż 70 gramów węglowodanów brutto, więc też się nie przestraszcie. Jeżeli mam na przykład kalkulator kalorii, liczę węglowodany brutto, no to sobie ten błonnik oczywiście odejmujemy. Dlaczego ten błonnik jest tak ważny? Przede wszystkim właśnie zwiększa on nasze poczucie sytości i jakby objętościowo mamy więcej na talerzu. To tak jak z tą zieleniną. Mamy więcej na talerzu, mimo że mamy tą obniżkę jednak kalorii, no bo musimy mieć jakiś deficyt kaloryczny, chociaż na ketoredukcji on nie jest duży, więc nie powinniśmy chodzić głodni. Dodatkowo błonnik spowalnia nam wchłanianie pokarmu w naszym żołądku, w naszym jelicie cienkim i to działa na plus, bo właśnie dłużej jesteśmy syci, i też właśnie nie ma tych skoków cukru, bo to wszystko po prostu trawi się wolniej, ale jak już to dojdzie do naszego jelita grubego, to duża zawartość błonnika zwiększa jakby objętość kału i tym sposobem przyspiesza wydalanie. A przyspieszone właśnie wydalanie, to, że nam masy kałowe w tym jelicie grubym nie zalegają, sprawia, że mamy mniejszą absorpcję kaloryczną tego posiłku. No i to też będzie na plus. Także jak zobaczcie, bardzo dużo jest tego pozytywnego działania błonnika, szczególnie jeżeli chodzi o ketoredukcję. I potwierdzają to też badania, bo na przykład osoby, które mają mało błonnika w diecie, jedzą przynajmniej 8% kalorii więcej niż osoby, które mają tego błonnika więcej. Więc ten błonnik rzeczywiście ma tą funkcję taką zapewniającą nam sytość. Badań jest wiele, możecie sobie sprawdzić, jak mi nie wierzycie na słowo, ale wspomnę Wam jeszcze o tym badaniu Cardia, bo to jest chyba takie największe 10-letnie badanie z 1999 roku, które właśnie pokazało, że osoby mające większą ilość błonnika w diecie mają stabilniejsze poziomy wagi, czyli nie tyją na przestrzeni lat tak bardzo jak osoby, które mają dietę ubogą w błonnik. Także to oprócz innych właściwości zdrowotnych błonnika jest też ważne. I jest też ten aspekt antyodżywczy, bo błonnik jest antyodżywczy i to może być minusem, jeżeli my go bardzo dużo razem z takimi pokarmami i on utrudnia wchłanianie. Natomiast przy redukcji, jeżeli dodajemy odpowiednio, oczywiście w zbilansowany sposób ten błonnik, to ta antyodżywczość jego sprawia, że też insulina i glukoza jest na niższym poziomie, czyli on hamuje tą absorpcję
insuliny i glukozy i to też będzie działało na plus, jeżeli chodzi o odchudzanie. No dobrze, to jeszcze może tak dla podsumowania powiedzmy sobie, jakie te źródła węglowodanów powinny być i z czego możemy korzystać. I to będą właśnie w dużej mierze te warzywa, które są bogate w błonnik i owoce, bo na przykład awokado ma bardzo dużo błonnika i też dużo awokado znajdziecie właśnie w przepisach moich na ketoredukcję. Owoce jagodowe, więc tutaj jeżeli oglądacie mniej więcej teraz, kiedy to nagrywam ten film, to zbliża się lato, więc borówki, truskawki, maliny, porzeczki, to wszystko to są właśnie produkty, które również będą bogate w błonnik i to są właśnie raczej bogato błonnikowe niż bogato fruktozowe owoce. Kokos, chociaż raczej olej kokosowy jest tłuszczem nasyconym, więc jego tak dużo na ketoredukcji nie stosujemy. O tym, dlaczego mówię w poprzednich filmach i dokładnie jakby dzielę też jakby tłuszcze na te, które się powinno, które się nie powinno jeść na redukcji w kursie. Dynia, która mimo tego, że ma sporo węglowodanów, to też ma sporo błonnika, ona też jest w moich przepisach. Nie ma w moich przepisach brukselki, ale to dlatego, że to jest chyba jedyne warzywo, którego ja nie lubię, więc go nie przyrządzam. Ale jeżeli lubicie brukselkę, to śmiało po nią sięgajcie. Rzodkiewka, wszystkie oczywiście nasiona typu chia, siemię lniane, pestki różnego rodzaju. Tak samo nasiona konopi, które też są fajnym źródłem białka, więc je też warto wprowadzać. Orzechy. Ale tutaj pod warunkiem, że jesteśmy w stanie się zatrzymać na jednej garści orzechów, a nie jemy ich bardzo dużo, no bo one też są gęste kalorycznie, o tym też jest mowa w kursie. No i właśnie cała ta zielenina, o której już była mowa. Także zobaczcie, że ta paleta nam się robi całkiem spora. Ja dla kursantów też przygotowałam taką gotową listę produktów właśnie na ketoredukcję, bo ona jest inna trochę niż na ketoadaptację. Także tam te i dużo, dużo więcej produktów jest. Natomiast myślę, że w tym filmie zawarłam naprawdę najważniejsze informacje pod kątem redukowania wagi na keto i jak do tego dopasować naszą strategię, jeżeli chodzi o węglowodany. Także zachęcam Was do przetestowania i wypróbowania tego na sobie. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za zaufanie i za ten ciepły odbiór kursu tym osobom, które już z niego skorzystały, bo jest Was naprawdę dużo. A jeżeli ktoś jeszcze się waha, to no warto podjąć tę decyzję teraz. Oczywiście później on też będzie dostępny w sprzedaży, ale teraz z racji tego, że jest premiera, mamy premierową cenę promocyjną. Wszystkie linki oczywiście w opisie filmu, a tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!